suplementy diety to środki spożywcze, których celem jest uzupełnienie naszej codziennej diety. Stanowią skoncentrowane źródło witamin, składników mineralnych oraz innych substancji, które dają efekt odżywczy lub inny, fizjologiczny. Żeby zobaczyć, jak są wytwarzane, odwiedziliśmy Laboratoria Natury. Firma Laboratoria Natury specjalizuje się w produkcji syropów dla dzieci. To bardzo wrażliwa kategoria konsumentów, dlatego tak bardzo istotne jest, aby wybrane surowce, a także gotowe produkty spełniały wysokie standardy bezpieczeństwa, a także doskonale smakowały. Dziś zobaczymy, jak powstają syropy. Prace nad każdym produktem zaczynają się w dziale badań i rozwoju. To tutaj powstaje koncepcja nowego suplementu. W zależności od tego, jakie efekty powinien on przynieść, dobierane są odpowiednie substancje czynne. Dla przykładu, w suplementach pobudzających apetyt stosowane są składniki ziołowe i witaminy. Pamięć i koncentrację wspomaga bakopa. Na odporność stosowane są witaminy C lub D, a na kości wapń. Określany jest skład ilościowy oraz dodatkowe składniki wpływające na smak, zapach czy kolor suplementu. Po przygotowaniu produktu pilotażowego wykonywane są liczne badania. Określana jest stabilność fizyko-chemiczna oraz mikrobiologiczna suplementu. Badania mikrobiologiczne wykonywane są w specjalnym pomieszczeniu wyposażonym w komorę laminarną, która umożliwia pracę w warunkach sterylnych. Symulowany jest też sposób użytkowania przez klienta, dzięki czemu można potwierdzić, jak długo środek może być stosowany po otwarciu i w jakich warunkach należy go przechowywać. Takie badania trwają od 3 do 24 miesięcy. Dodatkowo suplement sprawdzany jest przez niezależne, certyfikowane laboratoria zewnętrzne. Produkt musi być zgodny z prawem żywnościowym oraz opiniami naukowymi w zakresie suplementacji. Po fazie testowej suplement można wdrożyć do produkcji. Najpierw, zgodnie z zatwierdzoną recepturą, odważane są poszczególne surowce. Naważanie składników odbywa się w oparciu o kartę operacyjną przygotowywaną na podstawie określonej technologii dla danego produktu. Surowce transportowane są do działu produkcyjnego, gdzie trafią do leja zasypowego triblendera. Maszyna ma za zadanie wrzucić składniki pod ciśnieniem do mieszalnika, w którym uzyskiwana jest jednolita masa produktu. Do produkcji używana jest woda osmotyczna, uzdatniana w zakładowej stacji. Jest to czyste H2O, bez żadnych zanieczyszczeń, metali ciężkich czy chloru. W zależności od rodzaju, część produktów przechodzi pasteryzację w pasteryzatorze przepływowym. Po procesie trafiają do tanków buforowych, a z nich na linię do rozlewu. Do produkcji syropów używane są butelki o standardzie farmaceutycznym, które transportowane są ze stołu podawczego przez przedmuchiwarkę. Dalej taśmociągiem kierowane są do nalewaków, dostosowywanych każdorazowo do rozmiaru butelek, gdzie następuje dozowanie syropu. W kolejnym etapie nakładanie nakrętek odbywa się automatycznie. Produkty z linii Clean Label po rozlaniu trafiają jeszcze do pasteryzatora zanurzeniowego. Ostatnim elementem jest naklejanie etykiet. Następnie produkty trafiają do opakowań zbiorczych. W zakładzie Laboratoria Natury produkowane są syropy oraz krople dla dzieci i dla dorosłych. W szczególności na apetyt, na odporność, w tym na kaszel, zatoki czy gardło oraz na stawy i kości. Oprócz tego toniki, trany, szoty witaminowe i energetyczne, a także naturalne napoje funkcjonalne. Fabryki w Polsce. Zasubskrybuj kanał, a na pewno niczego nie przegapisz.
A jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o prezentowanej w odcinku firmie, odwiedź portal fabrykiwpolsce.pl.